Cześć, witam Was Munter. Dzisiaj pokażę Wam, jak przystosować szybciutko CS3, żeby nie lał, nie przeciekał i takie inne bajery. Z CS3 wyciągamy tą gumeczkę, która ma robić niby zaustnik. Wyciągamy oryginalną uszczelkę, tą, która miała robić zaustnik, ścięciem i falbankami do góry. Tu jest większy stożek, więc w razie czego jakiekolwiek skropliny czy coś ucieknie z powrotem na grzałkę. W ten sposób zakładamy do środka, dopychamy, ustawiamy rureczkę, jeszcze jedno dopchnięcie, sprawdzam, czy uszczelka wskoczyła dobrze na rurkę, w razie czego koryguję. Dopycham, gumka wymieniona, napełniam, nawet nie wykręcając z baterii, wkładając igłę między ściankę a uszczelkę, nalewam pod takim skosem płynu, do pełna wyciągam i po zawodach. Miłego wapowania. Na razie.